Sraj pieniek sraj, słodycze nam daj, nie sraj śledziami, bo słonych nie zjadamy. Lepiej sraj turronem, dobrze posłodzonym, jak nie będziesz srać, będziemy cię prać. To co, to jakiś święty kupy jest, czy co? Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Mamo, tato! Grudzień wreszcie nadszedł. Dzisiaj musimy ubrać choinkę. Co wy myślicie? Och, kochanie, myślę, że to fantastyczny pomysł. Mam nadzieję, że Maciek jednak będzie się trzymać od choinki z daleka. Będzie dobrze, zobaczysz. Położymy kolejkę około choinki i Maciek nie będzie do niej podchodzić. O, to jest świetny pomysł z tą kolejką. Zobaczymy, czy zadziała. No ja mam nadzieję, że nie może być inaczej. Wiem, że kot to ogromna odpowiedzialność, ale po cichu liczę, że się uda. A jak myślisz, co święty Mikołaj da Maćkowi? Może nowy drapak? Maciuś, a czy w ogóle pisałaś list do świętego Mikołaja? No, chyba że elfy porwą ją na polowanie na prezenty. Ale spokojnie, córcia, szybko ją oddadzą. Bo te nasze dwa domowe skrzaty to chowają się po kątach w tym roku, bo są tak wystraszone od Maćka. Zawsze były wszędzie, a teraz chowają się wszędzie, żeby Maciek nie rwała ich. Oj, to fakt. Maćka już zrobiła z nimi porządek. A ty, Haneczko, opowiedz nam, co myślisz, co elfy robią na co dzień? Może pracują w fabryce śmiechu, albo uczą renifery, jak skakać po dachach. Albo robią bawełny z cukru na północy. Hania, twoje pomysły są niesamowite. Ja myślę, że elfy to mogłyby się od ciebie uczyć. Więc mamy plan na dzisiejszy wieczór. Ubieramy choinkę, zjemy gołąbki, które zrobiłam wczoraj, może obejrzymy jakiś świąteczny film oraz rozważymy karierę elfów w tworzeniu cukrowych bałwanów. No to do dzieła! No to choinka ubrana, Maciek się szykuje do tego, żeby skoczyć sobie na nią albo pod nią, bo ona, widzę, że chyba będzie właziła w końcu, kot jest zwierzątkiem drzewnym. A my może jeszcze chwileczkę porozmawiamy sobie o tradycjach świątecznych, ale nie naszych, tylko w różnych krajach, co? Ale takich śmiesznych tradycjach. Jedna z takich najśmieszniejszych tradycji świątecznych, jaka mi się podoba, to jest z Katalonii w Hiszpanii, nawiązująca do wierszyka, który był na początku dzisiejszego podcastu. Mówimy tutaj o kaganerze. Jest to tradycja związana z umieszczaniem figurki człowieka i teraz wypróżniającego się na bożonarodzeniowej szopce. I symbolizuje to płodność, obfitość i dobry los. No i po prostu ta szopka bożonarodzeniowa w Katalonii, no nie może się obejść bez tego srajucha. Dobra nazwa. Wiesz, Haniu, że są też tak zwane srające pieńki. Co? Cały grudzień dzieci w Katalonii dokarmiają resztkami te pieńki i tuczą ich trochę tak, jak Baba Jaga tuczyła Jasia. Tak, żeby na Boże Narodzenie przed pasterką ten pieniek wydalił prezenty. Wykupciał, tak? Tradycyjnie były to słodycze, ale dzisiaj to, no nie ma na to reguły. Różne prezenty się dostaje. I taki właśnie wierszyk i informacje o tych srających pieńkach znalazłam na stronie Barcelona po polsku. No i tam właśnie był ten wierszyk. Sraj pieniek sraj, słodycze nam daj, nie sraj śledziami, bo słonych nie zjadamy. Lepiej sraj turronem, dobrze posłodzonym, jak nie będziesz srać, będziemy cię prać. A propos prania, właśnie świąteczne pranie się tam robi, nie wiem, czy to słychać. Świąteczne pranie się robi, kapusta ukiszona, gołąbki zrobione. A gdzie jest bigos? Tak się kapusta ukisi dopiero. W tym roku trochę późno ukisiliśmy kapustę, tata stracił 3 palce. Tylko 3 palce i to znaczy zaraz, ja te palce mam, ja je tylko skaleczyłem. A jakie są takie inne tradycje? A na przykład gdzie? A na przykład na Islandii.
A jeśli chodzi o Islandię, to ja się przygotowałem, bo tam mamy bohaterów ze... Shreka. Shreka. Ale wróćmy może do naszej ogrzycy, bo ja chcę wam o ogrzycy powiedzieć. Islandię. Na zimną Islandię. Tam, według ludowych wierzeń, jest taka ogrzyca o imieniu Gryla i ona pożera niegrzeczne dzieci. I teraz najciekawsze jest to, że wraz z nią są jej dzieci. I to jest 13 brudnych troli i matka ich prowadzi, a te jej dzieci, te trole, to one decydują o tym, to znaczy sprawdzają, które dzieci są grzeczne, które niegrzeczne. I teraz najlepsze. Tam nie ma Mikołaja takiego, jakiego znamy, taki facet z brodą, na czerwono ubrany i tak dalej. Ale rolę tego Mikołaja spełnia właśnie tych 13 brudnych troli, zwanych gryloskór. Ale to nie znaczy, że to jest skóra z gryla. A wiesz, co się robi w mama w Wenezueli? No nie wiem, a ty wiesz? Tak, i zaraz ci powiem. Dam ci podpowiedź, rolki. Rolki? Czyżby jeździli w święta na rolkach? Tak. W Caracas ludzie specjalnie na msze świąteczne jadą na rolkach. Jest to tak popularne, że ulice miasta są zamykane. A ty chyba, Haniu, jeszcze znasz jedną tradycję taką w Japonii. KFC. Jednym z dziwnych zwyczajów jest zamawianie kurczaka z KFC w Boże Narodzenie. Tradycja ta narodziła się w latach 70. i jest tak popularna, że w Japonii oferuje się specjalne bożonarodzeniowe pudełka i zamówienia takie świąteczne. I może my spróbujemy. No jest taki cichy plan, że w Wigilię pójdziemy do KFC, bo u nas w Wigilię wszystkie sklepy są pootwierane do mniej więcej godziny 4. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moimi ulubionymi tradycjami świątecznymi są tradycje norweskie. Chociaż oczywiście polskie też lubię. Myślę, że są one inne, no bo każdy kraj, każdy nawet region danego państwa ma różne tradycje. Ale bardzo podoba mi się norweska tradycja z ukrywaniem mioteł. Bo w wielu norweskich domach wierzy się, że w noc wigilijną czarownice i złe duchy wychodzą na polowanie. Aby zapobiec kradzieżom mioteł, ludzie ukrywają je przed domem. A ja myślę, że z tymi miotłami to chodzi o coś zupełnie innego. To się chowa miotły dlatego, żeby wszystkie mamy jak zwykle brałyby i ciągle sprzątają w tych domach. I trzeba zabrać im w końcu te miotły. Zapraszamy na nowe bajkowisko, następny w cyklu nowym. Tak, tak, to jest drugie opowiadanie, drugie bajkowisko z cyklu tego mini świątecznego. I my dzisiaj przyłączamy się do, bo to jest druga niedziela adwentowa, zapalono świecę drugą, świecę pokoju i my w ten sposób zapalamy naszą świecę pokoju tym właśnie bajkowiskiem pod tytułem... Pokój! Zapraszamy! Ciasteczkowa pani wzięła w swoje małe rączki garść cynamonu. Zaczęła posypywać nim pieczone jabłko, które wyglądało jak mała czerwona kula. Rudowłosa Magda, która siedziała przy stole i obserwowała całą scenę, poczuła się, jakby przeniosła się do innego świata. Wydawało jej się, że to nie jabłko, ale tajemnicza planeta, która jest okryta magicznym pyłem. A dziewczynka jest jak mała wróżka, która roztacza swój czar nad tym niezwykłym miejscem. Zida, popatrz jak pięknie, zawołała rudowłosa. To jakbyś stworzyła własny wszechświat. Och, babciu, nie przesadzaj, uśmiechnęła się Zida. To tylko jabłka z cynamonem, ale masz rację, są bardzo piękne i smaczne też. Zaraz się przekonasz. Nie, nie, to coś więcej, upierała się Magda. To jest sztuka. To jest magia, to jest cud. I poczuła, jak magiczny pył dotyka jej serca i napełnia ją spokojem. Kobieta mieszkała w innej krainie niż młodzieniec uczący się w szkole opowiadaczy i miała swój własny udział w celebrowaniu świąt. Była to kobieta doświadczona życiem, a jej opowieści miały moc poruszania serc. W przeddzień drugiego dnia świąt, gdy zorza rozświetlała niebo, doświadczyła niezwykłego zjawiska. Podczas spaceru po magicznym parku, gdzie drzewa układały swoje gałęzie jak krynoliny, a kwiaty śpiewały cichutko, natknęła się na tajemniczy portal. Nieświadoma, co ją czeka po drugiej stronie, postanowiła przekroczyć progi magicznej granicy. Z
Znalazła się w innej rzeczywistości, gdzie czas płynął inaczej. Na polanie pełnej mgły zobaczyła młodego opowiadacza, żyjącego jeszcze bez trosk i obciążeń wieku dorosłego. Był to magiczny moment pokoju, w którym czas zastygł w delikatnej atmosferze niewinności. Dzięki życiowemu doświadczeniu spłynęło na nią zrozumienie, że jej rolą jest przekazać chłopcu dar pokoju, który pomógłby mu w przyszłości. Wyciągnęła więc rękę i dotknęła młodzieńca, przenosząc mu część swojego doświadczenia i spokoju. W tej magicznej krainie, gdzie światła migotały w gałęziach drzew, a kwiaty śpiewały o historiach dawno zapomnianych, kobieta odkryła, że zapach cynamonu i jabłek był kluczem do uruchomienia magicznego portalu. To było połączenie dwóch aromatów, które przenikały całe magiczne miejsce, nadając mu atmosferę bezpieczeństwa i spokoju. Dzięki temu spotkała się z parą księżycowych kotów, mędrców tej krainy i zrozumiała, że pokoju można doświadczyć nawet w najbardziej nieoczekiwanych momentach. A stało się to dzięki prostej historii o tym, jak można odnaleźć często głęboko ukryty pokój ludzkiego serca. Zawsze trzeba sięgnąć do korzeni swojej własnej duszy. Kobieta wróciła do swojego świata, niosąc ze sobą spokój i doświadczenie tej krótkiej, magicznej podróży. Podczas adwentowego obrzędu zapaliła symboliczną świecę pokoju, a magiczne światła rozświetliły całą przestrzeń, ukazując, że pokój jest darem, który można przekazać i przyjąć. Na jej twarzy malował się uśmiech spokoju, a ludzie przemierzający zaśnieżone ulice miasta czuli, jak atmosfera wypełnia się tą magiczną aurą pokoju. To było święto dla serc, gdzie opowieści niosły ze sobą nie tylko nadzieję, ale także ocalający spokój, który ukryty jest w najgłębszych zakamarkach naszych historii. Następnego dnia kobieta postanowiła podzielić się swoją magiczną podróżą z małą opowiadaczką o imieniu Luna. Usiadły razem przy kominku i popłynęła historia o przygodzie w magicznym parku. Była to kraina, gdzie drzewa tańczyły, a kwiaty śpiewały melodie zapomnianych historii. Wędrowałam przez polanę pełną mgły i tam, w magicznym świetle, zobaczyłam młodego opowiadacza. Był pełen spokoju, a czas zastygł w chwilach jego niewinności. Luna przyglądała się oczom kobiety, zafascynowana opowieścią. Jak to możliwe, że czas zastygł? Zapytała. To efekt magicznego miejsca, gdzie opowieści i doświadczenie łączą się w jedno. Ale najważniejsze było to, co zrobiłam dalej. Dotknęłam chłopca, przekazując mu część mojego doświadczenia i spokoju. To był dar pokoju, który może pomóc w trudnych chwilach. Luna świeciła oczami, zafascynowana magią, której słuchała. Kobieta zaś spojrzała na nią z uśmiechem. Chcesz spróbować uruchomić magiczny portal? Zapytała, podając jej mały słoik z zapachem cynamonu i jabłek. Luna wąchała aromat, czując magię w powietrzu. Tak, chcę przeżyć magiczną podróż, krzyknęła z radością. I tak obie, trzymając się za ręce, przekroczyły magiczny portal do krainy, gdzie opowieści, doświadczenie i pokój mieszkały razem, tworząc magiczny świat pełen nieskończonych możliwości. Znalazły się w magicznej krainie, gdzie światła migotały w gałęziach drzew, a kwiaty nadal śpiewały swe melodie o historiach dawno zapomnianych. Ostatnie promienie słońca odbijały się od złotych liści, tworząc magiczny blask, który wypełniał całą przestrzeń. Księżycowe koty, które zauważyły przybycie nowych gości, zbliżyły się z łagodnym szeptem. Witajcie, podróżniczki! Czy przyszłyście, by odkrywać tajemnice naszego magicznego świata? Zapytał jeden z kotów, ten o błękitnych oczach. Tak, szepnęła Luna. Przyszłyśmy zgłębić tajemnice pokoju i magii, które tkwią w sercu tego miejsca. Koty poprowadziły je przez magiczny las, gdzie drzewa wydawały się szeptać historie, a strumienie opowiadały o przeszłości. Luna śledziła każdy dźwięk i ruch, pochłonięta cudami, które otaczały je ze wszystkich stron. Nagle na polanie, wśród kwitnących kwiatów, pojawiło się magiczne źródło. Jego woda migotała w świetle księżyca, a zapach cynamonu i jabłek unosił się wokół,
wypełniając przestrzeń czarodziejską atmosferą. O, czuję, że serce tego miejsca bije najmocniej tutaj, zawołała Luna, wciąż trzymając za rękę kobietę. Ta zaś, korzystając z doświadczenia z poprzedniej podróży, wiedziała, co miała zrobić. Wyciągnęła z kieszeni mały słoik, w którym mieszanka zapachu cynamonu i jabłek pulsowała niczym serce magicznej krainy. Delikatnie otworzyła słoik i powoli uwolniła zapachy. Woda w magicznym źródle zaczęła tańczyć, a światła w gałęziach drzew przybrały intensywność. Kwiaty zaczęły śpiewać jeszcze piękniejsze melodie, a cała kraina wibrowała od magii pokoju. Księżycowe koty, zachwycone tym widowiskiem, przyłączyły się do śpiewu, tworząc symfonię, której dźwięki przenikały najgłębsze zakamarki serc. Luna i kobieta, trzymając się za ręce, stanęły w centrum tego czarodziejskiego wydarzenia, czując się strażniczkami pokoju i magii. Nagle na niebie pojawiły się błyszczące gwiazdy, a jedna z nich spadła, zostawiając po sobie smugę światła. To był znak, że magiczna podróż osiągnęła swój szczyt. Luna i kobieta zrozumiały, że pokój, który przyniosły ze sobą, był teraz częścią tego niezwykłego miejsca. A koty z uśmiechami na swoich futrzanych mordkach przemówiły. Dziękujemy, że przyniosłyście pokój do naszego świata. Niech magia słów i serc trwa wiecznie. Obie podróżniczki, pełne wdzięczności, wróciły do swojego świata, niosąc ze sobą wspomnienia niezwykłej przygody. Podczas świątecznego obrzędu obie zapaliły symboliczną świecę pokoju, a magiczne światła rozświetliły pokój, podobnie jak wcześniej. Kobieta spojrzała na Lunę z dumą. Luno, pamiętaj, że każda podróż, nawet ta najbardziej magiczna, pozostawia ślad w sercu. Teraz ty jesteś strażnikiem pokoju i magii w naszym świecie. Luna uśmiechnęła się, czując w sobie moc opowieści, doświadczenia i pokoju, które przekazała magicznej krainie. A wraz z zapadnięciem nocy, gdy gwiazdy błyszczały na niebie, zaczęła marzyć o kolejnych przygodach, które jeszcze przed nią leżały w magicznym świecie opowieści i pokoju. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla sywskich. Koniec! To wszystko, pa!